Dzień dobry, kochani, witajcie. A dawno mnie nie słyszeliście, ale jestem, powracam. A myślę już regularnie. No najwyższa pora, moi drodzy, najwyższa pora, 11 kwiecień. I dzisiaj, słuchajcie, zbieram się oczywiście, jak to ze mną bywa, do nakręcenia filmu. Już od dłuższego czasu, ale dzisiaj no musiałam coś krótkiego chociaż nakręcić, ponieważ pierwszy raz młodzież, słuchajcie, na wolności. Wlotka otwarta. Już planowałam tak kilka dni temu je wypuścić, żeby sobie tutaj właśnie pochodziły po tym daszku. Około 20 sztuk, moi kochani, takiej młodzieży już odsadzonej. I tak jak mówię, planowałam je wypuścić już wcześniej, ale niestety no pogoda nie rozpieszcza. Przede wszystkim jest straszny wiatr cały czas. No wiadomo, z tymi młodymi to tutaj bardzo różnie może być. Nie daj Boże, się jakiś zerwie jeszcze przy takim wietrze, no katastrofa gotowa. Więc no dzisiaj troszeczkę się uspokoiło. Choć no te warunki nie są takie zupełnie idealne, ale postanowiłam, mówię, chociaż tutaj na chwileczkę tą wlotkę im otworzyć, żeby sobie zerknęły, popatrzyły na okolice. One już tutaj z tej wojlery sobie oczywiście spoglądają. Na tej wlotce też siedzą cały dzień. No ale najwyższa pora, żeby te najstarsze troszeczkę już tutaj się zapoznawały z okolicą, bo jak wiecie, jak za długo przeciągamy, to później może się coś zaskończyć, jak te młode są już spore i nie są wypuszczane na gołębnik. A co poza tym w hodowli, bo zapewne się zastanawiacie. Poza tym, cóż, przygotowujemy się do sezonu. Rozpoczniemy w tej chwili treningi, także na pewno już z treningów będę Wam kręciła jakieś filmy. Kochani, gołębie puszczone w pary, jeśli chodzi o gołębnik lotowy, dość późno w tym roku, bo 6 marca. Jak wiecie, wcześniej puszczaliśmy je szybciej. Ci, którzy śledzą tutaj naszą hodowlę, w tym roku później. Pierwszy lot u nas 1 maja zaplanowany, tak więc gołębie pójdą, słuchajcie, z drugich jajek. Tak to w tym roku wyjdzie. O, patrzę, co tam młody kombinuje. Już myślałam, że się będzie próbował zerwać, ale lepiej sobie posiedzą chwilkę i zaraz je zamknę. No ale wracając właśnie do gołębi starych, do gołębi dorosłych, tak jak mówię, pójdą z drugich jajek. Pierwszy lot 1 maja, to już mówiłam. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych niespodzianek. Jeśli chodzi o jakieś tam przesunięcia, jakiś czas temu, jak jechałam do Niemiec, to widziałam tablice ostrzegawcze, gdzieś tam żółte, wiecie, ptasia grypa, także już się złapałam za głowę. Mówię, Boże, żeby tylko, żeby znowu się tam coś nie wydarzyło, ale miejmy nadzieję, że uda się i wszystko pójdzie zgodnie z planem. W gołębniku odpukać, wszystko dobrze, gołębie zdrowe, młode, poklute już w tej chwili, poobrączkowane w większości. I co? Aha, będę musiała gdzieś tam do... No teraz nie chcę, słuchajcie, tutaj przechodzić, żeby też nie wystraszyć tych młodych. Zaraz pójdę
po prostu zamknę je. To może jeszcze na chwilę do lotowego wejdziemy, chociaż zbytnio nie mam czasu, mówię tak przy okazji tylko tego wypuszczenia. Chciałam nagrać chociaż parę minut dla Was, powiedzieć, że jestem, że żyję, że wszystko jest w porządku. Ale będę też dla Was chciała nakręcić jakiś film, jeśli chodzi o gołębnik rozpłodowy, coś tam Wam pokażę, co się dzieje. Trochę poopowiadam o nowych nabytkach, bo coś się pojawiło, tak jak wiecie, o proszę, wskoczyły sobie już, bo tak jak wiecie, no my zbyt dużo gołębi nie wprowadzamy już w tej chwili do tego naszego gołębnika rozpłodowego. Jeśli coś wprowadzamy, to są to zawsze jakieś tam mądre zakupy od, no od naprawdę jakichś już znaczących hodowców. Taką obraliśmy tutaj politykę, no i pojawiło się tam coś fajnego, między innymi od Darka Marciszewskiego, ale to wszystko Wam, kochani, pokażę Wam te gołębie. A dzisiaj co? To by było na tyle. Idę, bo one, słuchajcie, już chwilę siedziały tutaj, a ja je najpierw tak obserwowałam. Także już teraz po prostu zamknę tą wlotkę, żeby nie kusić losu, żeby nic się złego nie wydarzyło. Pierwszy raz wyszły fajnie, chwilę posiedziały i tyle im starczy. A tak jak mówię, coś tam będę kręcić już teraz na pewno. Myślę, że ten gołębnik rozpłodowy na początek może Wam pokażę, co tam się dzieje. Jeśli mi się uda, to może do tego filmu dokręcę. Jeśli nie, to po prostu wrzucę ten filmik tak na szybko, żeby się z Wami przywitać tutaj przed tym sezonem lotowym. A resztę to już będę po prostu dokręcać i wrzucać. Także moi kochani, trzymajcie się cieplutko. Rozgrzewajcie tam swoje ptaki. U nas, słuchajcie, tak Wam pokazuję, jak wygląda w tej chwili pogoda. Cały czas jest pochmurno, deszcze padają, tak się zastanawiam, jak tutaj. Ogólnie bardzo zimno też. 3-5 stopni, w nocy przymrozki, więc się zastanawiam, jak te treningi tutaj nam pójdą, ale niby ma się już tam ocieplić. Coś powyżej 10 stopni będzie, więc miejmy nadzieję, że to wszystko będzie szło sprawnie. Ale jeśli chodzi o te nasze gołębie lotowe, one są rozlatane pięknie, tak jak wiecie, one w okresie zimowym u nas też latały. No, były małe przerwy w momentach, kiedy była pogoda naprawdę bardzo, bardzo brzydka, jakaś śnieżyca i tak dalej, ale tak poza tym to latały cały czas, więc my tutaj nie mamy problemu z rozruszaniem ich, a po prostu teraz już ruszamy z treningami. Ale to wszystko, moi drodzy, wszystko niebawem, także do zobaczenia, do usłyszenia, cześć, dobry lot.